Dzień dobry. Ja się nazywam Jacek Bierut i poprowadzę spotkanie z Agnieszką Kłos, autorką wydawnictwa J, autorką Wyższej Czułości. Jak wszedłem do księgarni dzisiaj, to przeczytałem od razu, literatura jest właśnie zbudowana na czułości wobec każdego innego od nas bytu. Cytat z Olgi Tokarczuk. Tak pomyślałem, to musi być pierwsze pytanie. Napisałaś Wyższą Czułość, która miała wyjść w 2019 roku, ale przez pewien problem z papierem, ja zaraz o nim opowiem, wyszła na początku 2020. A ten tytuł wymyśliłaś jeszcze znacznie wcześniej, czyli dużo wcześniej niż to słowo zrobiło taką karierę. Opowiesz nam o tej czułości? Dzień dobry. Czy opowiadać o słowie, czy opowiadać o tym, jak to przetłumaczyć dla na przykład naszego gościa, który jest psem? No właśnie. To chyba było równolegle. Czułość zrobiła rzeczywiście ogromną karierę. Ostatnio robi. Myślę, że robi furorę również w prasy kolorowej. Moja czułość wynikała z programu graficznego i z takiego namysłu nad tym, czy można czułość potraktować jako narzędzie po części cyfrowe, po części takie narzędzie, które może obsłużyć duszę. Czy ludzka dusza może zostać podstrojona, czy może zostać podciągnięta pod pewien pułap do któregoś momentu, tak jak się pracuje z fotografiami. I Wyższa Czułość jako motyw i jako narzędzie, które pewnego razu objawiło mi się w programach graficznych, kiedy pracowałam na starych fotografiach, to było urzekające. Pomyślałam, że to jest przepiękne, bardzo poetyckie i liryczne i spróbuję się tym zająć. I tak oto powstała ta książka eksperymentalna, którą Jacek Bierut z Wrocławia miał odwagę wydać, za co mu jestem wdzięczna i ta wdzięczność nieustannie za mnie płynie. Bo Jacek jest niezwykłym człowiekiem. Dwa słowa o książce. Ona miała wyglądać trochę inaczej. Okładka miała być krwisto-czerwona. Te nadruki miałyby być bardziej złote. I tak w trakcie, jak szukaliśmy papieru, a tej czerwieni nie było. Ja dopiero jako wydawca zobaczyłem, jaki wydawcy mają problem. Czasami jest tak, że żeby wydać książkę tak, jak się chce, należy ściągnąć kartonu z Wiednia na przykład 4 tony, a potrzebne jest dużo mniej. I trafiliśmy na ten papier, który wygląda trochę jak ludzka skóra. Tutaj rzeczywiście jest tak, że każdy egzemplarz ma inne te linie papilarne, inaczej to wygląda. No i poszło. Bałem się, jak to odbierzesz, ale chyba odebrałaś dobrze tę zmianę. To przestała być książka taka maoistyczna, a stała się książką kłosową. Stała się książką, która zahacza trochę o dawne rejony moich zainteresowań, a więc trochę Auschwitz, trochę krew, trochę martwe ciało, bo to jest taka zleżała krew, nieświeża. Marzyłam o książce, która byłaby, czy nawiązywałaby wizualnie do książeczki Mao Tse-tunga. I tak pomyślałam, że Wyższa Czułość to może być również odczytanie rzeczywistości trochę politycznej, dlatego właśnie zamarzyłam sobie o tej czerwieni, o tych złoceniach. Nie wyszło, ale wyszło intrygująco. Sam pomysł, może zróbmy tak, przeczytaj dowolny fragment, chociaż mi się wydaje, że pierwsze dwie strony na przykład to jest,
To jest bardzo charakterystyczne dla tej książki, chyba że wolisz coś innego przeczytać. A potem spytałbym, skąd się wziął sam pomysł takiego nastawienia, takiego właściwie nie samego na słuchu, tylko wszystkie zmysły poszły na zewnątrz i właśnie z wielką czułością rejestrowały to, co przychodzi, a potem przerabiały to na tekst literacki. Masz egzemplarz? Nie. Ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że Agnieszka Kłos jest chyba jedną z najlepszych autorek polskich czytających swój tekst. Ja wielokrotnie miałem okazję słuchać, jak ona czyta, i właściwie to jej książki wolałbym jako audiobooki, ale czytane przez nią. Po takim wprowadzeniu mam już dość dużo tremy, ale rzeczywiście to nam się zdarzało, że zasłuchiwaliśmy się, ja sama sobie słuchałam, jak czytam. Tu będą krótkie formy, więc może nie wybrzmi głos tak, jakbyśmy się spodziewali, chcielibyśmy, pragnęlibyśmy. Zadedykowałam tę książkę dla tych, którzy mi nie przeszkadzali. Dokładnie motto tej książki brzmi: tych, którzy mi przeszkadzali, nie wymieniam. Czynników, które przeszkadzały mi w napisaniu tej książki i w pisaniu, było bardzo dużo. Tych czynników nie ma dzisiaj mniej. Staram się inaczej może je ułożyć, inaczej z nimi walczyć w przestrzeni rzeczywistej, ale tych czynników jest dość dużo tak na co dzień. Więc dotarła do jądra ciemności, o którym tyle słyszała. Na chodnikach ludzka ślina ścięta mrozem, ślad istnienia. Każdego dnia przedzieram się nad głębokie jeziora, wokół ich tysiące. Wyglądają jak pola ryżowe. Na miejscu ktoś mi proponuje pracę na cienkim paliku pośrodku wody. Jestem czaplą siwą. Mam stać i łowić ryby. W praktyce tylko stoję i patrzę w horyzont, bo nie jestem głodna. Nie przypominam sobie większego szczęścia w życiu. Moja praca czapli siwej, spokojna i pełna sensu. A więc zima. Zapach mango w łóżku. Kobieta przez telefon. I po co ta agresja? Za chwilę święto zmarłych. Chłopak do dziewczyny. Do roli Mikołaja muszę mieć auto. Dziewczyna do chłopaka obrażona. Śnieżynka nie musiałaby mieć. Powietrze czarne nad moją głową. Będziemy powoli umierać. Po środku zamarzniętej rzeki ptak, o ostrym słońcu łupie kość. I jak my będziemy się całować w tych maseczkach? Dźwigam na rękach kota, wielkiego jak owca. Grzeje mnie. Idę przez Kraków, ulicą prowadzącą na przedmieścia. Zatrzymuje się tramwaj. Otaczają mnie dzieci, które chcą mi kota odebrać. Muszę go zanieść na łąkę, okłamuję je i uciekam za miasto. Królowie przynieśli dzikie róże. Uwaga, boli. W dalekim mieście na kresach wszystkie mozaiki, freski i obrazy przedstawiają dwa święta. Wychodzi to na fotografiach. Gwiazda rozmienia się wtedy w zająca. Mój kolega został tam buddystą. Siedzi całymi dniami w ręczniku i milczy. Kiedy chcą mu zrobić zdjęcie, ucieka i krzyczy jak dziecko. To może wystarczy teraz tyle. Państwo nie widzieli samego tekstu. To są... Teraz wezmę mikrofon, ale żeby to lepiej pokazać. To są takie fragmenciki. Właściwie każdy powinienem jako wydawca dać na osobnej stronie, ale wtedy musiałoby być chyba 7 tomów. I zdecydowaliśmy na coś takiego. No zapytam, jak my się będziemy całować w tych maseczkach? Nie wiem, kiedy to napisałaś, ale przed 2020 rokiem. Tutaj jest dużo takich strzałów w tej książce. To jest trochę pytanie o metodę, bo takich rzeczy się nie da wymyślić. Takie rzeczy pisarzowi spadają, nie wiadomo skąd. Często po prostu sami nie wiemy, dlaczego idziemy jakimś tropem. Jak to u Ciebie było? Jak Ty wpadłaś w ogóle na to, żeby zrobić taką panoramę miasta? Bo to jest panorama miasta. Myślę, że wiele miast mogłoby powiedzieć, tak, to jest moja panorama, ale to jest panorama Wrocławia. Może powiem kilka zdań o takiej metodzie twórczej, którą gdzieś noszę w sobie, i chyba ona jest dość taka charakterystyczna. To jest próba pisania w oparciu o dwie poetyki.
wzajemnie znoszące się i wzajemnie uzupełniające. Poetyka reportażu i poetyka liryzmu, poezji, czegoś, co przychodzi, tak jak mówisz, nie wiadomo skąd. I to jest chyba tak właśnie zapisana książka na tej warstwie, czy w tej warstwie językowej, obrazowej. Uzupełnieniem stanowią z pewnością sny, które są takim kontrapunktem w tej książce, dlatego że rzeczywistość wdziera się tam na każdej karcie i to, co Państwo usłyszeli, jest na pewno rzeczywistością, ale również pociętą czy przeplataną przez sny, które wydają mi się również zapisem reporterskim bardzo istotnym. Ja sny traktuję na równi z rzeczywistością, wydają mi się one dopełniające człowieka i naszą rzeczywistość, więc nie ma tam właściwie języka wyrugowanego, języka, który nie nadawał się do zapisania. Panorama miasta. Zdawałam sobie sprawę, że dużo stolic świata otrzymało albo reporterską, albo poetycką pocztówkę. Mówię tu choćby o Manhattan Transfer, ale też o innych książkach, które opowiadają w jakimś natchnieniu niesamowitym o mieście. Myślę tutaj również o filmach dokumentalnych, na przykład o Jiggy Wiertowie i o jego zapisku eksperymentalnym z kamerą, kiedy z bratem po prostu ilustrowali Symfonię Moskwy. Zupełnie nieprawdopodobny, piękny film, który też był dla mnie i nadal stanowi jakąś niezwykłą rzecz, jeśli chodzi o sztuki plastyczne i filmowe. Ta książka powstała również dlatego, czy za sprawą tego wszystkiego, co dzieje się we Wrocławiu. Wrocław jest inny. Wrocław jest, drodzy Państwo, inny niż Kraków. Ma krótszą tradycję literacką w języku polskim. I od momentu wyzwolenia, czy przejęcia tego miasta przez inne władze, przejęcia przez inne ręce, byliśmy skazani na awangardę. I to bardzo czuć. I chciałam to zaznaczyć w tej książce na poły świadomie, na poły nieświadomie, pisząc właśnie część liryczną. Na końcu każdej książki przychodzi jednak redaktorka, redaktor, to często powtarzam przy okazji spotkań z Jackiem. To może o warsztatach jeszcze też coś powiemy. Przy okazji właśnie warsztatów, które mieliśmy razem. Spotykaliśmy się więc zatem dość regularnie. A więc na końcu przychodzi ta instancja świadoma, która próbuje to jakoś ułożyć i próbuje zawładnąć książką, którą ktoś napisał. Ja tę książkę później czytałam jak trochę dziennik podróży, właśnie trochę panoramę Wrocławia, ale także innych małych, mniejszych miast, okaleczonych, auratycznych, które się nie wypowiedzą, bo nie mają takiej szansy, nie mają tak długiej tradycji jak Kraków. Byliśmy w barze przed chwileczką u Stasi, to jest niezwykła jagodajnia. I pani, która nas obsługiwała, opowiedziała nam historię tego miejsca, mówiąc o Stasi, która pracowała tu w 1924 roku. To jest dla mnie niepojęte, dlatego że 24 rok na ziemiach, które my teraz zamieszkujemy, no to jest... Wrocław był Breslau w 1924 roku i żadnej pani Stasi nie mogłoby tam być. Więc to jest niezwykłe. Zapytałam dwa razy, czy na pewno chodzi o 24, tak, w 1924. Od tego momentu tradycja tego miejsca istnieje. To jest jakieś nieprawdopodobne. I takich różnic pomiędzy Krakowem a Wrocławem jest na pewno wiele więcej, ja je teraz trochę przyczuwam, więc ta książka eksperymentalnie mogła chyba powstać tylko w tamtym miejscu, gdzie czas i przestrzeń działa w taki, a nie inny sposób na autorkę, na autora, gdzie odczytujemy, jeżeli mamy jakąś określoną wrażliwość, taką przestrzeń, miejsce, gdzie jesteśmy jakoś mniej lub bardziej powiązani z domami, z przestrzenią, z dawnymi przedmiotami, które ktoś inny używał, to jest charakterystyczne dla naszych miast. No i wreszcie, dlaczego być może, to takie pytanie zadane przez Jacka Wiertę, dlaczego taka forma, czy dlaczego, skąd taki język? Myślę, że z nawiedzenia, jako kategorii, która jest bardzo ważna, traktuję ją bardzo poważnie, a z drugiej strony kategoria kalekiego języka, który narodził się w wyniku właśnie przesiedleń, czy II wojny światowej, tego, co zostało nagle złamane, co jest niedokończone, co jest wypowiedziane poprzez mruczenie albo inny język, albo w ogóle jest niewypowiedziane, bo nie sposób wypowiedzieć, czy zachować trwałość, czy ciągłość pamięci. Te rzeczy, nie wiem jak tu brzmią, może zupełnie nie brzmią tak jak w naszym mieście, we Wrocławiu. Dopiero teraz, kiedy jestem trochę dłużej w Krakowie, mogę to odczuć i mogę powiedzieć, że ta książka jest typowym
dzieckiem Kresów Zachodnich. Nie mogłaby chyba powstać tak w Krakowie, bo tu się inaczej mówi, inaczej żyje, inaczej je. No i też tradycja tego miasta jest naprawdę bardzo, bardzo długa. To jest imponujące i w pewnym stopniu też krzywdzące dla młodych ludzi i dla ludzi, którzy przyjeżdżają spoza Krakowa. Tak się czuję. Trochę opresyjne miasto. To może zostawmy na chwilkę książkę. Jesteś stypendystką. To jest program Fundacji Wisławy Szymborskiej, Poetka w pustym mieszkaniu. Dobrze pamiętam. Od ponad 2 tygodni masz ten honor mieszkać w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej. Opowiesz nam pierwszy moment, kiedy tam weszłaś, co poczułaś, jak ci tam jest teraz, co to daje. Ja już wiem, że Agnieszka siedzi i pisze w tym miejscu. Właściwie jestem w procesie i po zakończeniu tego procesu będziemy mogli wrócić do tej rozmowy w bardziej świadomy sposób. Teraz jestem jeszcze niewykluta i siedzę tam, rzeczywiście pracuję. Korzystam z tego przywileju i z niezwykłej aury. Z jednej strony to jest bardzo wygodne miejsce, świetnie urządzone, znakomity hotel, który służy człowiekowi tak jak na wakacjach zawsze takie miejsce służy i to jest euforyczne i pełne energii, radości, zwłaszcza kiedy jest słońce. Dzisiaj dopiero po raz pierwszy jest deszcz, jest szaro, Kraków się zmienia, ale przez te 16 dni była to euforyczna pogoda i lato, właściwie późne lato, więc niewiarygodne spotkanie z przestrzenią, z powietrzem, z zapachem dużego miasta, które stygnie wieczorem, z myją samochodową, która jest nieopodal, która jest przepiękna, naprawdę zachwycająca w swoim kształcie i w swoim działaniu i w architekturze, w klientach. To miejsce, w którym poetka mieszkała, wybrała sobie je, jest dobrym miejscem, bardzo dobrym. Sprawdziłam je poprzez spacery, nie wiedząc do końca, bo nie czytałam jeszcze wówczas na początku dokładnie biografii, wiem teraz, że świadomie wybrała to miejsce i to jest miejsce wygodne. Można ufać zupełnie jej gustom, upodobaniom. Przypomina to trochę warszawski Mokotów. Starsze osoby, starsze kobiety z pieskami, duży spokój, dużo wyciszenia, mimo że wokół są bloki. Ale jest to taka bardzo stabilna okolica, bardzo, bardzo cicha, bardzo zielona. Dom dzieli się na dwie przestrzenie, mogę tylko powiedzieć, okiem reporterskim i takim, powiedzmy, niezbyt głęboko wchodząc w całą tą przestrzeń, dzieli się w moich odkryciach na dwie części. Po pierwsze jest to część słoneczna, która jest obsługiwana przez słońce 2-3 godziny, potem następuje dość trudny okres, moment dla domu, 2-3 godziny zimna, kiedy słońce jest na dachu i potem znowu z drugiej strony słońce odwiedza dom na jakieś 2-3 godziny. Więc jest to naprawdę piękne doświadczenie wiecznego lata i dużej euforii, jest dużo okien. Dom ma niezwykłą aurę. Myślę, że każdy z Państwa odczułby tę aurę zupełnie inaczej. Ja mam ten przywilej, że badam tę aurę. Tak zorganizowałam sobie pobyt w tym miejscu, nie za bardzo dbając o to, żeby wychodzić, czy komunikować się z ludźmi, czy z instytucjami, czy będąc na zewnątrz. Nie mam tutaj jakby nic innego do roboty, a też i tak zorganizowałam profil tego stypendium, czy zamiar, żeby sobie posiedzieć w domu, powąchać, być nawiedzona przez ten dom, jeżeli ten dom zechce mnie nawiedzić. Co poczułam? Dużą rezerwę domu wobec mnie, duży dystans, namysł. Onieśmieliło mnie to. Ten dystans trwał. Teraz tego dystansu w zasadzie nie ma. Jest ten moment poznania wzajemnego. Dom, który odczytuję jako pewną energię, emanację poetki, ale to jest moje robocze zdanie. Myślę, że nastąpił taki moment wpuszczenia mnie głębiej do domu. Na początku była duża rezerwa i dom mnie obserwował. Myślę, że robi tak wobec każdego człowieka, który tam jest, a wiecie Państwo, że jest to miejsce raczej odwiedzane przez ludzi, więc ten dom nie ma wyboru, prawda? Został
w ten sposób zorganizowany i urządzony. Wewnątrz tego domu jest takie serce domu. Dla mnie jest ono piękne. Teraz mogę powiedzieć, że przebywam tam częściej. Wcześniej miałam rezerwę. Traktowałam to jako serce muzeum. To jest salon dość ciemny, mroczny. Również w dzień należy zapalać tam światło, jeśli chce się czytać. To serce domu to jest w zasadzie ten salon, który został zachowany niemalże w takim kształcie, w jakim poetka mieszkała, gospodarowała tym salonem. Zdaję sobie sprawę, że część jest, wiecie Państwo, no, zwyczajnie jest zorganizowany tak, żeby było to miejsce bezpieczne dla tych, którzy odwiedzają, prawda, wygodne. Nie za bardzo, myślę, zgromadzone są tam rzeczy tylko i wyłącznie poetki, prawda? Ale powiedzmy sobie, jeśli chodzi o meble, charakter tego miejsca został zachowany, więc ma się wrażenie, że przebywa się w takiej izbie pamięci, tworzonej trochę na żywo przez poszczególne osoby, które się tam wymieniają, przyjeżdżają na miesiąc lub na krócej, uczestniczą w wymianie książek, albo dokładają jakąś książkę, albo sobie być może czytają tę książkę, zmieniając układ tych książek na półce. Mam tę świadomość. Powiem może o takich odkryciach, które są dla mnie wielką radością i składają się chyba na powrót do momentu dzieciństwa. I to jest takie bardzo dla mnie znaczące. Pewne tropy, które się jakoś wiążą we mnie, ale też mają szczególne znaczenie dla twórczości i pracy i myślenia Szymborskiej. Mianowicie, kiedy weszłam do tego salonu, zobaczyłam książkę, która była dla mnie ważna, jak miałam 5 lat. Może znają Państwo tę książkę, może mają ją w swoich jakichś salonach lub bibliotekach, może pamiętają z tego okresu, albo towarzyszy ta książka Wam teraz. To są Pradzieje Człowieka. Wydała ją kiedyś wydawnictwo polskie, ale wyobraźcie sobie, że przetłumaczono ją z czeskiego na niemiecki i dopiero z niemieckiego na polski. To jest książka dwóch Czechów, badaczy, na ten stan wiedzy, jaki wówczas był, 81, drugi rok. Ja nazywałam roboczo tę książkę, album takiej gruby, książką o małpoludach i na każdej dużej przerwie w szkole podstawowej, kiedy byłam w zerówce, biegłam do biblioteki i prosiłam o książkę o małpoludach. Przeglądałam razem z dziećmi tę książkę. Byliśmy zafascynowani głównie oczywiście nagością, ekspresją tych ciał, tym, że ciała się wzajemnie kaleczą, krwią, faktem, że chodziliśmy wówczas podobno półnadzy, że niedźwiedzie są takie groźne, mają takie pazury. Ta książka leżała w salonie właśnie Szymborskiej. Zrobiło to na mnie duże wrażenie. Mogę sobie nareszcie spokojnie, poza długą przerwą, obejrzeć ten album. Nikt mnie teraz nie niepokoi, nie zamyka mi dostępu do albumu. Powiem tylko, że pani, która wypożyczała nam książki, okazała się okrutna na końcu, kiedy spostrzegła, że my się głównie interesujemy nagością. Kiedy przeszliśmy po raz kolejny, poprosiliśmy o album o małpoludach, powiedziała, nie ma albumu o małpoludach. Drugą natomiast książką, która też robi na mnie duże wrażenie, to jest książka, którą pewnie Państwo znają, Smutek tropików, Claude Lévi-Strausa. Czytam ją, to jest pierwsze wydanie, jest bardzo zniszczona, to jest też druga książka, którą sobie wypożyczyłam od Szymborskiej lub z księgozbioru, który tam był. I też czytam, ponieważ wcześniej miałam ją w PDF-ie bez obrazków. Nagle okazuje się, że to jest kompletnie jakaś inna książka, więc z taką olbrzymią radością czytam teraz te dwie książki naprzemiennie i z nich korzystam, pisząc, pracując nad tym swoim projektem. Ja nic o nim nie wiem. Opowiesz troszkę, co, z jakim zamiarem tu przyjechałaś i na jakim etapie już jesteś i czy dasz radę skończyć? Miesiąc jest krótkim okresem. Oczywiście miesiąc jest również długim okresem, ale z dużym żalem mogę powiedzieć, że miesiąc jest krótkim okresem. Trzeba będzie zrealizować ten projekt w ciągu miesiąca i takie było również założenie. Proces trwa, jestem w połowie tego procesu, w związku z tym mam jeszcze aż drugą część, więc myślę, że mogę powiedzieć, istota tego projektu polega na tym, żeby zintegrować się z mieszkaniem noblistki, wejść w atmosferę na tyle, na ile mogę fizycznie, przestrzeń, którą traktuję trochę jak kosmos. Jest to przestrzeń, którą badam i odkrywam, posługując się tym, co mamy dostępnego. Ale również kategorie antropologiczne mnie interesują. Z jednej strony towarzyszy mi
rozprawa człowieka, który właściwie zajmował się teatrem całe swoje życie i opracował bardzo interesującą metodę pracy z ciałem, pracy z maskami, pracy z postaciami zwierząt. Człowiek, który napisał interesujący podręcznik dla aktorów, dla dramaturgów. Jean Lecoq, to jest jedna pozycja, którą czytam wnikliwie, przypatrując się mieszkaniu i przypatrując się mojemu ciału. Jak ono się zachowuje w nowej przestrzeni, w nowym miejscu, w obcych pokojach, w tym świetle. Kiedy, nie wiem, wygasam rok, co się dzieje w nocy w tym mieszkaniu, co się dzieje ze mną? Czy mieszkanie rozmawia ze mną? W jaki sposób? A z drugiej strony pracuję antropologicznie nad, czy razem z książką bardzo dobrego architekta, który napisał też interesującą książkę Myślenie architekturą, Peter Zumthor. Chyba kategoriami w tym momencie architektonicznymi i trochę korzystającymi właśnie z dobrodziejstw układu tego mieszkania, ale też temperatury, materiałów, z którego zostało to mieszkanie zbudowane, wyremontowane, jakie ono jest. To jest jedna warstwa projektu, jedna warstwa mojej pracy z tą przestrzenią. Na kolejną warstwą jest oczywiście sny i to, co mi się może śnić w tym mieszkaniu. Sny dopiero co się pojawiły, dlatego że wcześniej spałam bardzo głęboko i bardzo mocno. To jest mieszkanie, które w moim przypadku daje możliwość bardzo głębokiego, bardzo dobrego poczucia bezpieczeństwa. To jest nieprawdopodobne zupełnie, że ta przestrzeń jest tak bezpieczna i dobra. A z trzeciej czy z czwartej strony są to oczywiście tomiki Szymborskiej, które dzięki pomocy fundacji, dzięki hojności fundacji zgromadziłam w tym mieszkaniu i mam całą perspektywę słów, które Szymborska nam zostawiła. Ułożyła w jakimś odpowiednim porządku. Badam je teraz, badam poetykę, starzenie się słów, starzenie się określonych metafor, które przywoływała, motywów jej samej, prawda? To jest całe życie kobiety, która mieszkała w tym lub w innym mieszkaniu, w tym mieście. Więc to jest dla mnie też niezwykłe, że mogę sobie tak spokojnie czytać. To jest komfort, olbrzymi komfort, prawda? Że mogę poświęcić miesiąc życia na przeczytanie kilku tomików kobiety, która żyła tutaj w XX wieku. Na czym polega mój projekt? Na badaniu ciała poetyckiego. Ja posiadam ciało poetyckie i ta kobieta też posiadała jakieś ciało poetyckie. Spróbuję zatem skontaktować się z ciałem poetyckim osoby, która zmarła, ale która zostawiła jakieś okruchy. Może za pomocą tych kilku okruchów, tych szczegółów albo słów uda nam się nawiązać kontakt. Co będzie wynikiem tego kontaktu? Tomik zatytułowany Ciało poetyckie, które teraz piszę. I które być może, Jacku, jeśli będziesz tylko miał ochotę, będziesz miał przyjemność lub nie przeczytać. Nad tym teraz w tej chwili pracuję, notując, pisząc, pogłębiając swoją wiedzę na temat tego miejsca i tego mieszkania. Piękna opowieść. Ja znam dobrze Agnieszkę od dłuższego czasu i po prostu wierzę w każde słowo i też wiem, wiem jak ona pracuje. Mam możliwość jakby uczestniczyć w tym procesie. Agnieszka wspomniała o tych warsztatach, sama to nazwałaś stajnią. To w sumie polega na tym, że sam to zrobiłam. Wybrałam 10 osób z Wrocławia i okolic, ludzi, którzy według mnie są dobrymi prozaikami albo mogą być dobrymi prozaikami i spotykaliśmy się przez 2 lata co 2 tygodnie. Niezależnie od tego, czy pandemia nas zabiła, czy nie zabiła i tak dalej. Jakby mam wrażenie, że też dzięki temu tak w miarę dobrze psychicznie zniosłem to zamknięcie. I przez te 2 lata mogłem obserwować proces powstawania jeszcze innej książki Agnieszki, która nie jest skończona, mam nadzieję, że niebawem będzie. Jestem po prostu zachwycony metodami jej pracy. Ale wróćmy do wyższej czułości. To jest książka, która... To jest trzecia książka Agnieszki Głos. Ja ogłosiłem wszemi wobec, że to jest jej debiut poetycki.
trochę się właśnie wtedy tak uśmiechnęła. Rozesłałem tę książkę na konkursy i rzeczywiście dostała pierwszą nagrodę za debiut poetycki w konkursie Złoty Środek Poezji. Kilka osób mi powiedziały to zdanie. Słuchaj, jak ty powiedziałeś, że to jest poezja, to znaczy, że to jest poezja. Według mnie to jest poezja. To jest poszukiwanie możliwości wyplątania się z tych stóp rytmicznych, zagrywek zgranych już do cna. Ja bardzo często obserwuję, jak młodzi poeci próbują sobie narzucić ten kaganiec, chociaż czują, że on nie jest dla nich już naturalny, że oni właściwie powinni szukać gdzie indziej. A dążę do tego, że Agnieszka jest osobą, która szuka na własną rękę, ale to nie są nigdy eksperymenty dla eksperymentów. Ja mam wrażenie, że Agnieszce tekst się rodzi, że ona dochodzi do takiego momentu, że ten tekst staje się ważniejszy od niej jako autorki i gdzieś się z niej wykluwa, wybula. Nie wiem, jak to nazwać, że dochodzi do takiego momentu, że Agnieszka przestaje mieć pełną kontrolę nad tekstem. I to są właśnie te chyba zawsze najlepsze fragmenty jej prozy. Mam rację, mówiąc to wszystko, co powiedziałam? Ja się cały czas uczę i w związku z tym każda książka jest podejściem do nieco innego jakby chyba gatunku, tak chyba należałoby powiedzieć. Nie ma chyba, drodzy Państwo, znaczenia dla mnie. Nie chcę nikogo absolutnie urazić, nie chcę wejść tutaj na debatę teoretyczno-literacką, aczkolwiek jestem przygotowana dość dobrze do tej debaty. Pracując nad powieścią, bardzo dużo czytam, głównie teorii literatury, żeby sama zobaczyć, czy XXI wiek oferuje mi jakąś poetykę, która jest już opisana, otóż już nie oferuje. I z tego bardzo ładnie opisanego, ale jednak skończonego, bo powiedzmy w latach 60. klasycznego ujęcia teorii literatury, która skazuje nas na bardzo sztywny podział, na właśnie poezję i prozę, tak zasadniczo, myślę, że nie będę korzystać zbyt często. Nie muszę, prawda? Interesuje mnie język. Język jest bardzo żywy. Wszystko, co dzieje się w języku, jest intrygujące i znacznie lepsze, aniżeli ten klasyczny podział, który nas bardzo głęboko, wydaje mi się, niewoli. Oczywiście są poeci i pisarze, na pewno. Ja należę natomiast do osób, które każda moja książka jest rozprawą z językiem. Gatunek jest wtórny w stosunku do wypowiedzi i w stosunku do nazwania. Jacek nazwał tę książkę książką poetycką i to jest chyba dobre rozwiązanie. Książka poetycka, tekst poetycki. W ten sposób zresztą została nazwana nagroda, jak również z tego co pamiętam, wspaniali, tak mogę nazwać, poeci, jak również przewodniczący jury, bardzo nobliwa, wspaniała postać, którą chyba wszyscy bardzo szanujemy, w ten sposób nazwała tę książkę. Jest to książka poetycka. W związku z tym stosunek prozy do poezji w tych tekstach myślę, że wzajemnie się znosi i uzupełnia, podobnie jak poetyki, które tam dominują. Ja nie mam chyba kłopotu z tym, żeby stwierdzić lub nie stwierdzić, że to jest być może w większym stopniu liryzm lub poezja, aniżeli poprzednie książki. Miasto musiało się w ten sposób wypowiedzieć, a ja wysłuchałam tej wypowiedzi i zapisałam tę wypowiedź. Kolejna książka, którą być może Państwo kiedyś obejrzą na rynku, która się w tej chwili rodzi, w stajni właśnie Jacka Bieruta we Wrocławiu, to już będzie raczej bardziej klasyczna powieść, prawda, Jacek? Raczej, może nie strasznie klasyczna powieść, ale powieść, prawda? Klasyczna to nie jest zupełnie. Przepraszam. Mam wrażenie, że udało ci się zrobić to, czego z jednej strony nie mógł znaleźć Różewicz, albo nie do końca mu się udało, a z drugiej strony próbował Miłosz i też nie odważył się na takie kroki. Czyli tak zwana forma bardziej pojemna, coś co trudno sklasyfikować i nazwać jednoznacznie.
Przeczytasz nam jeszcze trochę? Chyba że chcesz się ustosunkować do tego, co powiedziałem, bo to trochę obrazoburcze. Chciałam powiedzieć, że ja nie mam, drodzy Państwo, nic do stracenia. Nie mam żadnej pozycji, nie reprezentuję żadnej sekcji, nie reprezentuję żadnego stronnictwa literackiego. Jestem na obrzeżach. Nie jestem osobą nagradzaną, rozpoznawalną, znaną. Niczego nie ryzykuję, pisząc eksperymentalnie. Nie mam nazwiska, które można zszargać, prawda? W związku z tym na tego typu sylwiczne rzeczy mogę sobie pozwolić. Jest w tym duża wolność i może te wielkie tuzy literackie, ten wielokrotnie nagradzany, przed którym się klęczało, prawda, Różewicz czy Miłosz, pewnie mieli dylematy gorzkie, pewnie coraz trudniejsze, im starsi, tym na pewno było im gorzej, ponieważ pomysły przychodzą niestety do głowy, no ale jeżeli ma się już określoną markę, określone nagrody, pióro, pewnie trudno ryzykować. Paradoksalnie, bo to jest zawód, właściwie nie zawód, to jest misja, powołanie, prawda, który nieco, tak powinno być, przynajmniej ja tak myślę, wskazuje nas na ciągły rozwój, zapominanie i znowu przypominanie sobie. Tak, zapominanie. To jest chyba najlepsza rzecz, która może nam się zdarzyć. Na szczęście nie pamiętam, Jacku, na szczęście nie pamiętam i nie pamiętam co tam i nie pamiętam co ostatnio. W związku z tym w taki dobry sposób mogę tworzyć dalej, niczego i niczym nie ryzykując. Śmiałam się ostatnio, ponieważ wiecie Państwo, w środowisku literackim jest taka zasada, czy takie zdanie, że prozaicy zarabiają, poeci nie zarabiają. Ale też być dobrze dramaturgiem. Dramaturg również potrafi zarobić, jeżeli jest wystawiany. W moim przypadku to się zupełnie nie sprawdziło. Jako prozatorka nie zarobiłam. Jako poetka nagle dostąpiłam niezwykłego zaszczytu. Zarobiłam na tej książce, było niesamowite. Jestem w tej chwili w pięknym miejscu, w mieszkaniu osoby, która pracowała, tworzyła i nawet zarobiła, prawda? Mogła się utrzymać z pracy własnych myśli. To jest niesamowite. To właściwie rzekomo poezja, prawda? W związku z tym trochę się nie sprawdza to, co mówi środowisko. Na poezji chyba też można zarobić. Ciekawa jestem, jak jest z dramatem i z książkami dla dzieci. Może obstawię, Jacku. Oj, mam wrażenie, że czego się nie dotkniesz, to zamieniasz w złoto. Znam Agnieszkę od jakiegoś czasu i wiem, że to jest pracuś. Poeci zwykle pracują z doskoku, prozaicy zwykle pracują o jakiejś tam porze dnia, resztę dnia spędzając na innych przyjemnościach. A jak obserwuję pracę Agnieszki, no rzadko widzę, znaczy nie widzę jej przy pracy w domu, ale widzę efekty i czasami mi o tym opowiada, to Ty jesteś pracusiem literatury, tak? Taką mrówką, która nieustannie próbuje zrobić lepiej to, co właśnie robisz. I teraz możemy połączyć się z duchem Szymborskim. Okazuje się, że co najmniej w trzech miejscach jakoś nawiązałam kontakt z ciałem poetyckim. Po pierwsze, Szymborska twierdziła, że pisze prozę. To, co piszę, jest prozą, tylko inaczej zapisaną. To samo mogę powiedzieć o tej książce. Szymborska twierdziła, że ludzie, którzy czytają jej książki, nie sięgają często do portfela i liczą pieniążki i myślą sobie, obiad czy ta książka. Myślę, że jest podobnie ze mną, jeśli w ogóle ktokolwiek kupuje tę książkę, czy towarzyszy mi, to z pewnością jest prekariuszem, jest raczej osobą, która chyba nie ma za dużo pieniążków. I trzecia rzecz, tak myślę, tak czuję. Praca, która jest pracą u podstaw, pracą z Wielkopolski. Nie zapominajmy, że Szymborska urodziła się w Kórniku. Oczywiście, była tam krótko, ale jednak duch jakiegoś takiego bardzo zapracowanego rodu, bardzo takiego skrupulatnie liczącego, który planuje i który stara się zarobić na swój byt, jest czymś, co jej towarzyszył. W moim rodzinnym mieście, w Rawiczu, to jest Wielkopolska, praca jest rzeczą naturalną. Można pracować i nic nie mieć, ale trzeba pracować. Można pracować w obszarze, który nic nie daje, ale codziennie się jest w pracy. Czy długo ślęczę i mocno ślęczę? No właśnie w ogóle nie ślęczę i wcale nie poprawiam, ani nie skreślam. Pracuję, rzeczywiście pracuję, natomiast nie należę
Jacku, do takich ludzi, którzy neurotycznie nad tekstem siedzą. Raczej tego nie robię. Wydaje mi się, że to nie jest akurat moja natura. Ciężko mi też usiedzieć przy biurku. Krzesła, mieszkanie jest świetnie urządzone. To miejsce jest bardzo wygodne. Pracuję trochę na wyspach. Jedną wyspą jest pokój Urszulki tak zwany. Drugą wyspą jest kuchnia. Trzecią wyspą jest salon szymborski. Mam takie małe wyspy, gdzie tutaj jest kilka zaczętych książek. Tam pracuję nad teorią literatury. W pokoju Urszulki piszę utwory, tak zwane, już teraz należałoby powiedzieć na tym spotkaniu, poetyckie. Także mam kilka takich wysp. Mieszkam na co dzień we Wrocławiu, w Kawalerce. Tych wysp nie mogę sobie tak urządzić, jakbym chciała, bo to miejsce jest bardzo maleńkie, więc mam zaledwie dwie wyspy. Jedna jest w dużym pokoju, jedynym, a druga jest w kuchni. Natomiast tutaj jest taka przestrzeń wakacyjna, cudowna, gdzie jest jakiś archipelag, jakaś zatoczka, tutaj jakaś plaża. Czasami sobie myślę, gdyby jeszcze było morze, zamiast tego pędzącego auta za tymi liśćmi, no to byłoby już pełne szczęście. Odkryłam raj przypadkowo, nie? To znaczy dobrze urządzone mieszkanie, gdzie jest zmywarka, będę zbierać, no i książki i cisza, prawda? I namysł nad pracą. Warto może Jacku powiedzieć, że ten pobyt jest dlatego tak piękny i dlatego tak dobrze przepracowany, bo jest to pobyt, w którym mam przywilej pracować tylko nad jedną rzeczą. Jeżeli mówisz o pewnym moim stosunku do pracy, jestem kobietą pracującą, jakkolwiek to zabrzmi, muszę się utrzymać. W związku z tym muszę pracować na kilku frontach i nie ma na co dzień takiej przestrzeni, gdzie mogłabym 90% swojego czasu przeznaczyć tylko i wyłącznie na literaturę. To jest pewien trud, który jest chyba naturalny przy zawodzie wolnym, ale przy zawodzie dzielonym z pracą codzienną, zawodową. To jest pewien ciężar, który mamy, prawda? Który współdzielimy. Możesz to samo przecież powiedzieć. A na dodatek, jak Państwo domyślają się, no, trzeba jakoś zorganizować swój byt codzienny. Trzeba się nakarmić, wyprać, prawda? To są rzeczy, które stanowią o nas i tak jak mówiła Szymborska, bardzo pięknie o tym pisał Michel de Montaigne. Ja również wyznaję kolejna bardzo ważna wspólna rzecz, pomost, który nas łączy. Ja też bardzo szanuję próby Michel de Montaigne i pamiętam, jak odkryłam i ucieszyło mnie tam na pierwszym roku studiów, gdzie Michel de Montaigne napisał, że człowiek taki naprawdę spełniony powinien być spełniony zarówno przy biurku, jak i w kuchni. Czyli to jest dopiero człowiek spełniony, który naprawdę potrafi pracować, nie tylko w obszarze literatury, ale w ogóle zadbać o siebie, przytomnie spojrzeć na świat, może zarobić jakieś pieniążki, może coś ugotować. Tak ogólnie powinien być przyzwoity i przyzwoity powinien być w literaturze. Jeżeli się to połączy, mamy do czynienia z osobą, która może dokonać rzeczy wielkich, tak twierdził Michel de Montaigne. Są mi bliskie te słowa i odkryłam przypadkiem właśnie w biografii Szymborskiej, że również ona bardzo głęboko jakoś go cytowała i wierzyła w to. Więc też musiała jakoś organizować sobie życie i swój świat, swój dom. Mówiłaś o kuchni, a mi się, nie wiem dlaczego, przypomniały fragmenty z Wyższej Czułości, gdzie narratorka, zaraz będzie to pytanie o to, kim ona właściwie jest i czy to jest osoba w ogóle, czy to nie jest osoba, ale gdzie narratorka znajduje ziemniaki pod Lidlem, o ile dobrze pamiętam, a drugim razem rozsypane na klatce schodowej, o ile dobrze pamiętam. To jest książka, która bardzo jakby głęboko próbuje wejść w tak zwane nasze życie społeczne, szpera w ideach i tak dalej, w tych ideach dotyczącego czegoś, co ktoś nazwał ciemnym ludem i w tych ideach, które ogólnie znamy z mediów, powiedzmy, i z dyskusji, jaka się nieustannie toczy. Mówisz tutaj, Jacku, pewnie o rodzaju manifestu prekariuszy, prawda? I o tym, że głodujemy, będziemy głodować jeszcze mocniej i być może ktoś się tym zajmuje, ale raczej może nie. Rzeczywiście narratorka, osoba głodna, szuka jedzenia, pożywienia, znajduje to jedzenie pod nogami, ma już pięć, będzie obiad. To jest część losu i część naszej tożsamości. Myślę, że
to się będzie pogłębiać, jeżeli pytasz mnie trochę o diagnozę społeczno-ekonomiczną, prawda? Kim jest narratorka? Tak, prekariuszką, zdecydowanie osobą biedną, wykorzenioną, poruszającą się na marginesie, często budującą, owszem, poszukującą możliwości zdobycia pożywienia w dużym mieście, są takie możliwości, ale też jest pewną instancją, bo wyższość poetycka jest pewną instancją, czy też wyższa czułość jest pewną instancją, która jak dron zawieszona nad miastem, wydaje mi się, jest takim uchem i okiem, które jest bardzo wyczulone na wszelkie przejawy życia, czy to będzie głód, czy to będzie zbieranie ziemniaków, czy to będą inne rzeczy, mniej lub bardziej doniosłe. Wymieranie gatunków, tak? Czy obumieranie drzew. Próba znalezienia drugiego człowieka, o co coraz trudniej. Szaleńcy miejscy, którzy istnieją we Wrocławiu, tak jak w Krakowie. Ale też penetracja tego bardzo trudnego pola relacji, szczególnie relacji damsko-męskich, ale w ogóle relacji. Nad tą książką nosi się czarny humor. I myślę, że to jest też prawda. Właśnie, to jest książka jajcarska. Tu się co chwilę śmiejemy. Ten czarny humor jest tak zarysowany jak humor w getcie. W getcie też się bardzo dużo dowcipkowało. Czarny humor żydowski, gettowy, zagładowy. Ludzie pękali ze śmiechu i umierali, prawda? Ludzie umierali z głodu, ale towarzyszył temu pewien dowcip. Rekonstruuje ten dowcip w sytuacji, w której rzeczywistość przekracza granice pojęcia i rzeczywistość staje się być coraz bardziej szalona. Widziana oczami miejskich wariatów, ale również widziana oczami osoby bezradnej, która nie ma wpływu na rzeczywistość, tylko obserwuje wynik, rezultat tej rzeczywistości. Mówię o wyciętych drzewach, mówię o dziwnych, karykaturalnych relacjach między kobietami a mężczyznami, czy śmierci zwierząt. Nie mamy na to większego wpływu, przynajmniej ja tego nie czuję. Więc dramatyzm tej sytuacji połączony z taką pewną bezradnością rodzi czarny humor. I rzeczywiście, tak jak Jacku podkreślasz, czy mówisz, czy zauważasz, jeżeli zatopimy się w tą książkę, nie będzie to książka martyrologiczna, raczej będzie to książka z dużą dawką czarnego humoru. Czyli śmiechu wewnątrz, nie za bardzo na zewnątrz, ale śmiechu wewnątrz. To też są pewne formy, które Agnieszka Gajewska w Zagładzie i Gwiazdach, w książce poświęconej Lemowi, doszukała się pewnej poetyki pozagładowej. Wszystkie deformacje, formy wykolejone, formy niedokończone, formy, w której mamy do czynienia z pewnym dialogiem pomiędzy postaciami, z pewną nieoczywistością, z pewną sylwą. To są właśnie takie strzępki, które wskazują na formę wykolejoną, kaleką, świadomie kaleką, nie dlatego, że ktoś nie potrafił zapisać, czy nie umie zapisać właściwie wiersza, albo poprawnie opowiadania, ale są to właśnie formy śmietnikowe. Kiedy mówimy o Różewiczu, który patronował również tej książce ze strony właśnie zbierania tych zjawisk ze śmietnika tak zwanego, ze śmietnika cywilizacji, kultury, czyli z ulicy, z miasta. To są właśnie te formy, bardzo kalekie, bardzo dziwne. Fiksacja językowa, która zmierza w stronę Drużdża, prawda? Który też był we Wrocławiu, patronował naszym poszukiwaniem językowym. Koniec, początek, jego zabawy językowe. To wszystko to są formy awangardowe, które przeszły do klasyki języka. Nie stanowią dzisiaj żadnej awangardy. W ten sposób funkcjonujemy, w ten sposób już rozgrywa się reklama uliczna, prawda? To nie jest fascynujące już. Było w latach 60. Od momentu, kiedy Wrocław stał się miejscem syłkowym i miejscem syłkowym, czyli jeżeli jakiś artysta, grupa były nie na rękę władzy, zsyłało się taką osobę do Wrocławia, wiadomo było, że tam na prowincji niewiele może. W związku z tym mieliśmy szczęście od lat 50., 60., 70. Wrocław był kolebką awangardy, nieprzypadkowo. Wszyscy ci, którzy nie pasowali do ogólnego ustroju, klimatu, którzy nie budowali socjalizmu, którzy nie chcieli w tym uczestniczyć, byli zsyłani na prowincję. Wrocław był prowincją. W związku z tym te wszystkie kalekie formy wyczesuje z języka, wyczesuje z pomiędzy ulic, kamienic, dialogów, snów, bo przecież są one we mnie, prawda, rezonują. O czymś się czytało, prawda, o czymś się słyszało. I takie powidmowe formy
o których Derrida mówi, że są właśnie takimi powidokami pozagładowymi. Czasami jak myślę tylko odbitymi, jak światło księżyca, to są auratyczne formy. One są w powietrzu, powietrze nie jest przeźroczyste. Ja je zbieram i notuję, i przekazuję. Ja jestem tylko osobą, która przekazuje. Ja nie mam nic do powiedzenia. Ja w zasadzie tylko zanotowałam, przekazałam. Jacek miał odwagę wydać. W związku z tym jest to pewne świadectwo. I czasami, drodzy Państwo, myślę, że pracujemy profetycznie, czy myślimy o pracy w języku, przynajmniej ja tak myślę, właśnie profetycznie. To nie jest istotne, co jest tu i teraz. Ważne jest to, co będzie za kilkadziesiąt, naście lat, set. Być może taka książeczka lub inne przetrwają. Będą to zatem miejsca rodzenia się jakiegoś języka w XXI wieku. Może będzie to odczytane jako pamiętnik dziewczyny, kobiety z XXI wieku, gdzieś tam Europa, jeśli będzie, Europa Środkowo-Wschodnia. I zostanie to wyciągnięte. Być może nikt nawet nie będzie umiał przeczytać całego kontekstu, prawda? Ale będzie zapisany tam fragment języka. W ten sposób ci ludzie się porozumiewali. Tak wyglądała obyczajowość, może poniekąd wyglądało tak życie. W związku z tym jestem pewna, że zapisuję trochę dla tych, których nie ma, aniżeli dla obecnych czytelników, czy dla ludzi, którzy dzisiaj żyją, bo nie mamy czasu, prawda? Nie czytamy się, nie uważamy na siebie. Nie ma czasu na czytanie, prawda? Tym bardziej form poetyckich, nieoczywistych. To nie jest telewizja, prawda? To nie jest taki łatwy, prosty przekaz. Trochę nie mamy już sił, trochę już odwykliśmy. Mamy telefony, więc to jest duża konkurencja. Ale wymyśliłaś formę, którą łatwo się czyta. To jest, to można czytać wszędzie i otwierać w dowolnym miejscu. Nic się nie straci, jeżeli się nie przeczytało czegoś, co jest dwie strony wcześniej, bo tu mamy nagle jakieś olśnienie. Ja bym Cię jeszcze poprosił o przeczytanie paru fragmentów, ale powiem jedną rzecz, bo to mi się spodobało. Agnieszka mówiła o tym, jak Szymborska myślała o swoich czytelnikach, że nie są zbyt zasobni, że muszą zdecydować, czy książka, czy obiad. A ja jak jedliśmy dzisiaj obiad w tej taniej jadłodajni, to zapłaciłem za ten obiad dokładnie tyle, ile ta książka kosztuje. Taka koincydencja. Ale to wydaje mi się, że to Stasia. To myślę, że to jest unikat w skali rynku krakowskiego. To później osobom zainteresowanym zdradzimy sekret, przekazywany sobie gdzieś tam, gdzie jeść tanio i dobrze w Krakowie. Odkryliśmy takie miejsce. No i myślę, że to jest niezwykłe miejsce, historycznie też. A z drugiej strony trzeba pochwalić wydawcę, że nie szaleje z cenami i stara się, żeby książki były dostępne. Powiem Państwu, że serialowość, myślę, tego języka, tak jak Jacek wskazał tutaj na pewną potoczystość czy łatwość czytania, to jest ukłon w stronę czytelnika, jednak próba nawiązania kontaktu z człowiekiem XXI wieku. Bo jednak czytelnik powinien mieć przede wszystkim przyjemność czytania. Derrida też o tym kiedyś pisał i teoria literatury też wokół tego się kręci, że jednak co by nie mówić o poetykach, powinno się dobrze czytać. Jak jest dobre czytadło, to się czyta. Obojętnie jaką treść niesie powieść czy książka, książkę trzeba czytać, prawda? Książka jest do czytania. Jak nie będzie przyjemnie, jak nie będzie fajnie, no to w zasadzie nikt tego nie ruszy, choćby były tomy wokół tego. I widzimy przecież tych poetów opuszczonych i pisarzy, którzy choć dokonali wiele, choć niektórzy na kolanach, to my jakoś nie czytamy i nie możemy przeczytać, bo się nie da, prawda? Są tacy pisarze. Więc awangarda, jeśli awangarda, tak, ale spróbujmy pisać tak, żeby się czytało i żeby było przyjemnie, żeby czytelnik coś miał i polubił. Są tacy czytelnicy tej książki, którzy czytają ją tą i z powrotem po kilka razy. To jest zaskakujące i niezwykłe dla mnie. Są to, mogę tylko powiedzieć, takie czytelniczki i tacy czytelnicy, dla których ta książka jakoś współbrzmieje z duszą, ze sposobem obserwowania rzeczywistości, więc jest to dla nich duża radość, że ktoś napisał, tak jak oni gdzieś w duchu myślą, czasami monologują, czasami mówią trochę do siebie pod maseczką. I czuli się do tej pory może trochę odklejeni od rzeczywistości, a teraz nagle mają swoją książeczkę i tę książeczkę wożą w tramwajach i sobie czytają. To ja coś powiem, ty tego nie wiesz. Masz taką czytelniczkę, która mniej więcej raz na dwa miesiące zamawia u mnie kolejny egzemplarz Wyższej Czułości. Nie wiem dlaczego.
co ona robi z tymi egzemplarzami. Wszystkie zamknięte festiwale zostają przeniesione do blaszanych pawilonów w Rawiczu. Opole występuje w sklepie chińskim ze sztucznymi palmami i portiernią, w której sprzedaje się kręcone lody z posypką. W drugim pawilonie zebranie pracowników Akademii Sztuk Pięknych, którzy chcą wydać katalog wszystkich zmarłych koleżanek i kolegów. Podczas zebrania debata o jazzie i fryzurach. Pawilony z blachy leżą w szczerym polu. Przyszłam, żeby kupić wymarzony skuter. Kiedy wychodzę, widzę koleżankę z podstawówki. Niech to dobrze, myślę, że ta dziewczyna nareszcie ma pracę. Jestem poszukiwana przez policję i tajnych agentów. Mam pomarańczowy sweter, więc łatwo mnie trafić. W końcu ląduję na dworcu głównym i udaję pasażera. Jestem mężczyzną, więc jakaś kobieta oferuje mi pomoc. Chwyta mnie za rękę i udajemy parę. Kiedy kupuję do nas bilety, w torebce spostrzegam film pornograficzny zatytułowany Kobieta i krajobraz. Poznaję Czeszkę, która mieszka w Paryżu. Paryż to wzgórze, jedna szeroka ulica. Czeszka siedzi w białym wozie zaparkowanym na chodniku. Ludzie są tym zachwyceni. Podniecenie mówią, ta dziewczyna siedzi tam cały dzień i sprzedaje bilety do swojego domu. Poszłam tam kiedyś. Wielka rudera pełna tkanin, ciemno, jacyś ludzie, nie wiem, wszyscy zachwyceni. A potem przyszła wiosna, a z wiosną deszcz. Ulica pełna wody, zmiotła ludzi, widziałam to. Czterech mężczyzn poszło na dno. Na przejściu dla pieszych unosiły się długo ich kurtki. Szłam śladem ludzi. Ziemia zlitowała się wtedy i wypuściła dla nas most. Byliśmy ocaleni. Poznaję brata Jonasza Szterna. Zajmuje się nauką ścisłą i jest uznanym naukowcem. Związek Radziecki postanawia go nagrodzić i robi mu wielką wystawę w Pałacu Kultury. Jego eksponaty są lekkie, czyste i mieszczą się w białych pudełkach po butach. Kiedy Merkel traci wszystkich pracowników socjalnych, a uchodźcy nie chcą dla niej pracować, Stern buduje proste roboty, kobiety. Obsługują urzędy i domy starców. Czasem zamieniają się w stare kobiety, zwykle po to, żeby zrobić wywiad środowiskowy. Ludzie mówią najgorsze, że one nie mają twarzy. Psy wypuszczone na wolność stają się latawcami. Nie pomaga smycz, płacz właścicieli, lęk. Nawołują długo, patrząc w niebo, a psy znikają w obłokach. Dzieje się to nad morzem, pomiędzy drewnianymi chatami. Dawnych mieszkańców Pomorza, gdzieś w uroczej wiosce rybackiej, która nie potrafi znaleźć drogi do swoich czasów. Dlatego kelnerki każą mi płacić rachunek sprzed wieku. Wiele by opowiadać o długiej uliczce zakończonej parkiem zdrojowym. Pochmurne dni można tu spotkać wczasowiczów. Nikt inny nie wędruje tymi drogami donikąd. Tymczasem gazety w każdym kiosku mówią Ziemia, wydanie drugie, poprawione. I nikt nie umiera z niepokoju. To ciekawe, wybierasz sny. Teraz czytając, omijasz te innego typu obrazki. To jest ci najbliższe z tej książki? W tej chwili. Dlatego, że chciałabym Państwu dać coś, co Państwo kołysze i zabierze. I chciałam właśnie wykonać taki gest w stronę tego niezwykłego miasteczka, jakim jest Kraków, bo myślę, że Krakusy mają skłonność do snów i do takiego bycia w sobie. I chciałabym Wam w związku z tym właśnie dać takie obrazy, które Was ukołyszą, zaczarują. Jak pójdziecie do domu, to pomyślicie sobie, no to spotkanie było takie spokojne. To przepraszam, że przerywałam, przepraszam. Oglądam program telewizyjny. Mieszkam w małym terrarium pod korzeniem. Kamera często tam zagląda. Zamiast mnie widać jednak żółty but, męski, budowlany. Mnie w dalszym ciągu nie widać, choć leci kolejny odcinek. Próbuję zgadnąć, kim jestem i gdzie.
a sama akcja wydaje się na tyle wciągająca, że zarywam noce. Lektor czyta tekst. Wreszcie zwraca się do mnie pod koniec serialu i mówi: nie kupuj tej kurtki z Chin. Jest tania, jest mała, przesyłka nie dojdzie. We Lwowie, ale też trochę w Auschwitz, na Stylu znajdują się zabytkowe prosektoria. Przyjeżdża tu dużo szkół na praktyki. Dziś przybyła wycieczka studentek medycyny z prowincji. Po pracy nad czaszką owcy przyjdzie pora na inne gatunki, lepsze. Do stołu podaje Beata Tyszkiewicz. Ponieważ mieszkam sama i tu utknęłam, przyniosła mi koktajl z truskawek i obiecała koniak. A na dole trwa szkolenie, Biedronia. Dziewczyny chcą skorzystać i teraz obiekt jest zablokowany. W wolnej chwili kolega Janek prowadzi obwoźny talk show. Jedna walizka, kilka rzeczy, w tym wałek do ciasta, a ludzie bawią się tak znakomicie. I może ostatni w tym secie lub w ogóle. Widzę na niebie chińskie smoki i świetliste lampiony z Chin, które nigdy nie spadają, płyną wciąż przed siebie. Droga szczęścia, by nikt nie pozostał obojętny. Ja myślę, że zapytałam o wszystkie najważniejsze rzeczy. Czy Państwo chcieliby o coś zapytać jeszcze? Agnieszkę? Ja chciałam tylko zapytać o to mieszkanie, w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej. Czy te jeden miesiąc to jest mało czy dużo? Czy jak były dwa miesiące albo trzy, to by było ok? Czy to byłoby lepiej, czy to już byłoby przedawkowane? I to jest pierwsze bardzo trudne pytanie. A następne z serii właśnie trudnych pytań to jest takie, czy sobie wyobrażasz na przykład byś ten awangardowy, taki fajny Wrocław, taki awangardowy, policjanci też lubią być awangardowi, niedawno ty się się poznać z tej strony, czy da na przykład miałbyś kotę zamienić na taką dłuższą chwilę, na to miasto czcicieli prehistorycznej kamieni, na ten Kraków, strażników, strażniczych, ale tak już na dłużej, na przykład na rok albo na jakiś dłuższy czas. Jak by to było? Co by się stało? Dwa pytania, bo nie zapomnę o tym pierwszym. Jak dzisiaj zobaczyłam Jacka na plakach, to krzyknęłam nareszcie wrocławianin, więc coś musi być w tym, że tęskni się do swoich. Myślałam o tym dzisiaj, czy nie należałoby mieszkać 3 miesiące. To jest szaleństwo. I nawet tutaj osoba, która pracuje w fundacji, nie powinna o tym słyszeć. 3 miesiące. Czy to byłby dłuższy, dobry, lepszy okres? Myślę, że to byłby bardzo, bardzo dobry czas. Absolutnie pełne oswojenie z mieszkaniem i chyba moment, w którym można byłoby naprawdę głęboko zamieszkać i zadomowić się w tej przestrzeni. Z większym trudem po tych 3 miesiącach wyjeżdżałabym. Myślę, że po miesiącu też będzie mi trudno stąd wyjechać ze względu na mieszkanie. Jeśli natomiast tutaj padło pytanie o próbę zamiany między awangardowym mimo obecności policjantów Wrocławem, a mniej awangardowym, bezpieczniejszym w związku z różnymi sprawami Krakowa, chyba nie byłabym w stanie tutaj przenieść się i zamieszkać na dłużej. Myślę, że to jest dobre, jeśli chodzi o wizytę i takie porównanie antropologiczne, ale chyba wolę ten zwariowany, rozrywkowy, wolny również wypowiedzi od autorskiej Wrocławu. Jakoś tak wydaje mi się, że nie wiem, być może to jest nadinterpretacja, ale mam takie wrażenie, że pewne formy awangardowe mogą narodzić się, czy mogły powstać tylko we Wrocławiu, że tam jest dobra przestrzeń.
że można się pojawić i zostać, zostać kimś. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji w Krakowie. I druga rzecz, warsztaty, o których wspominał Jacek. Nie słyszałam o drugim mieście, które zorganizowało dwuletnie warsztaty dla prozaików, gdzie każdy z prozaików kończy warsztaty powieścią. Więc myślę, że chyba do Krakowa na stałe nie miałoby tak wielkiej odwagi. Może Krakowowi by ten dom dobrze zrobiło. Musiałoby być więcej takich osób chyba niż jedna. Tak myślę. Odważnie. Wzięlibyśmy kolonię z Wrocławia do Krakowa. Ale takie eksperymenty się zdarzały. Nowa Huta jest takim eksperymentem. Czyli mieliście już w historii miasta takie eksperymenty, gdzie ktoś odgórnie przywiózł kogoś, prawda? Jako podarek, pewien eksperyment socjologiczno-antropologiczny i z tego coś wyniknęło. To przecież jest bardzo awangardowe miasteczko z piękną, awangardową architekturą, z ludźmi, którzy nigdy by nie mieszkali w Krakowie, gdyby nie ten eksperyment. Więc być może możemy porozmawiać po spotkaniu i zorganizować kolonię artystów, czyli kolonię może takich awangardowych pisarzy, którzy znajdują się w stajni Jacka Bieruta i eksperymentalnie na rok przesiedlić tych ludzi tutaj, stworzyć im jakieś takie bardzo podstawowe warunki bytu i pracy kolektywnej. Więc jest to jakaś utopia do zrealizowania. Tak, Wrocław to jest takie miasto, gdzieś to przeczytałam i bardzo mi się ten obrazek spodobał, że to jest miasto, w którym wysiadasz z pociągu, stawiasz walizkę na peronie i już jesteś stąd. W Krakowie, nie wiem, Świetlicki mi opowiadał kiedyś, że on chyba po 15 latach mieszkania tutaj dopiero jakoś został uznany za swojego. Ja sam tego doświadczyłem, nie urodziłem się we Wrocławiu. Najpierw przyjechałem na studiach, natychmiast byłem tutejszy, a potem jak przeprowadziłem się ponownie do Wrocławia już po 30, to dwa miesiące byłem już swój, tak. Ja mam do Państwa pytanie, bo rozumiem, że to już jest cała pula pytań wyczerpanych. Jeszcze ktoś, to bardzo chętnie ja wysłucham, ale chciałam tylko zapytać Państwa. Czujecie różnicę, jak podróżujecie między Wrocławiem, kiedy jesteście naszymi gośćmi, a Krakowem, na jakimkolwiek polu antropologii ulic, stosunków międzyludzkich, knajpek, restauracji, obsługi, nie wiem, tramwajów? To był początek chyba lat 80. i był to bardzo ponury dzień, ale zaraz tak opuściłam dwory, znalazłam się na Świdnickiej i zawirowało mi w głowie. Dlatego mi zawirowało w głowie, ponieważ zobaczyłam wspaniałych, młodych ludzi. Było ich bardzo dużo. Kraków się jawił wówczas jako geriatryczne zupełnie miasto. I wszyscy byli uśmiechnięci, pomimo tego, że nie były to takie wesołe czasy, to jednak, nie wiem, tam wrzało jak w alembiku i to mnie po prostu od razu zauroczyło i chyba od razu poczułam sympatię do tego miasta. A potem już po latach, no tak się złożyło, że akurat przez ileś lat bardzo często przyjeżdżałam do Wrocławia, już tam w celach może bardziej zawodowych i no, myślę, że mogłabym zamienić Kraków na Wrocław, ale rozumiem, że wrocławianie nie zamienią też Kraków. A mnie to jako rodowita krakowianka. Ale z drugiej strony przypominam sobie sceny z lat 80., kiedy wszelcy wagabundzi, ludzie prowadzący wędrowny tryb życia, hipisi, punki, inne takie stwory umawiali się we Wrocławiu, w Krakowie na rynku pod Adasiem. To był adres w Polsce, nie? Gdzie się spotkamy pod Adasiem. Ale to były zloty. Trwało to chwilę, potem się rozjeżdżało. Ale ja się wiele razy z kimś tak umówiłem, nie na zlot, tylko z kimś.
13 się widzimy pod Adasiem. Nie, nie umawialiśmy godziny i to było wiadomo, że tutaj. Także w tym mieście jest potężna siła. Mówię jest o Krakowie. To jest, jest siła, potężna tak, siła. Myślę, że to miasto też się już bardzo zmieniło. Nastąpiła też wymiana pokoleniowa. Kraków się na pewno zrobił bardziej otwartym miastem niż kiedyś był. A te grupy wędrujących hipisów i środowisko na przykład klubu pod ręką czy Zdroju Jana, jeżeli pamięta, no to pewnie to była jakaś specyfika Krakowa i takie rzeczy mogły tylko powstać w Krakowie, czy film Anton Iszczaka, ale wydaje mi się, że jednak Kraków już został przenicowany, w związku z tym czuję takie ślady tego, o czym Pan mówi. Może to jestem, mam ocenę zbyt niesprawiedliwą, ale sądzę, że to już nie jest to miasto. No tak, teraz jest dużo turystów. Teraz jest wszędzie, po prostu jest mnóstwo kawiarni. Kiedyś było tak naprawdę parę miejsc. Była piwnica pod Baranami, był klub pod ręką, była kawiarnia kolorowa czy klub pod Jaszczurami. No myślę, że nasza przestrzeń się bardzo po prostu rozpostarła i teraz tych wysp jest znacznie więcej. One mapują jakoś tak Kraków już w zupełnie inny sposób. Jeszcze dużo chciałam ponarzekać na Kraków, że niestety taką stagnacją, dolegliwością stagnacji Kraków, dniętych chyba jest i z taką tą otwartością na nowe, z kreatywnością, na wszystko co nowe, to po prostu to trzeba bardzo długo patrzeć najpierw, ewentualnie kiedyś, po pierwszych 20 latach można ewentualnie porozmawiać o tym, no może jeszcze po kolejnych dziesiątkach lat, może nawet włączyć w instytucje tutejsze, więc krótko mówiąc zaśniedziałe troszeczkę i skostniałe tutejsze. Życie instytucjonalne jest mało otwarte na nowe, na kreatywne, a z kolei ten Wrocław jest wspaniały. Znaczy to jest, moje wyobrażenie o Wrocławiu, bo tak sobie z daleka znam, trochę osób znam, ale no i też ten klimat miasta jest taki fajny, że tam się czuje ten taki, ten powiew, to, że to miasto jest takie poszarpane ze zmianami, to ma też wpływ na to, że ludzie są bliżej, bardziej może nawet boleśni, ale obznajomieni z tym, że się zmienia, że musi się zmieniać, że trzeba, żeby się zmieniało, żeby był ten przebieg, żeby się działo i nie można stać w miejscu. Na Kraków ze swojego stania w miejscu zrobił jakąś cnotę, taką trochę za bardzo wierzy Kraków w to, że to jest fajniejsze. No niestety od tego, co kiedyś było, nowe, fajne i niesamowite. To rzeczywiście musiał się zmienić, żeby Kraków się nie przerodził właśnie w taki Dlatego stagnacja krakowska dzisiaj ziściła się w moim ubiorze, który dla Państwa specjalnie skompletowałam w Lupeksie. W związku z tym dzisiaj jestem przebrana za taką właśnie osobę bardzo modliwą, która przecież no, mieszka w Krakowie i ma takie rzeczy niemalże historyczne na sobie, prawda? W związku z tym właśnie to jest przebranie typowo krakowskie. Kończymy, tak. Bardzo dziękujemy.